łóżeczkę. Latające muchy od gówna. Mam nadzieję, że go nie słyszycie. Siema brygaderem, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardy C4. Nie mam ognia, ja bym cię petardą rzucił. Mamy C4 od importera Pyromax, jedna petarda. W rzeczywistości ma 1,3 grama mieszaniny. Na pudełku mamy napisane 1,9, ale do tego dochodzi jeszcze flara, ilon, więc mniej więcej by się zgadzało. Na pudełku mamy partię 2019-1, ale to jest błąd, jeśli chodzi o produkcję Made by China, bo wyciągam ją przy mnie, po prostu otwieram karton z tymi C4-kami. Na kartonie było napisane 22, czyli to jest produkcja 2022, ale po prostu tutaj jest błąd, jest napisana 19, więc jak będziecie kupować 19 2019-1, to jest po prostu produkcja 2022. Nie wiem, trochę skomplikowana, ale zobaczmy, odpalimy sobie jedną sztukę. Jakość wykonania standardowa. O, gipsem w moją stronę. Flara. No, powiem ci, dupnięcie mają. Zaraz wytestujemy sobie na garnku i decybelomierz tutaj przy oponce. Ale decybelomierz to tak naprawdę chyba nas najmniej obchodzi. Bardziej nas interesuje moc, jak bardzo wysoko podbiją garnek. Patrz, tak się ładnie grubo obszyk. Jest jakaś wolna dziewoja, to zaraz. Cena do 20 zł wzwyż. I od razu uprzedzam, nie porównujmy ich do petard albańskich. To są petardy chińskie. Więc możemy je porównywać tylko do chińskich petard. Od Albańców to są albańskie petardy, więc albańskie możemy porównywać z albańskimi, chińskie porównywać z chińskimi, bo to trochę tak nieuczciwe, to tak jakby porównywać, kurde, środek transportu, samolot, a pociąg. Jednym dojedziemy do Szczecina i drugim dolecimy do Szczecina, tylko jednym dolecimy bardzo szybko i też drogo nie zapłacimy i drugim środkiem też dojedziemy do Szczecina. Prosty przykład, do Szczecina 140 zł bilet lotniczy, pociągowy kosztuje 100. Nieduża różnica, ale jednym jedziemy 8 godzin, drugim lecimy godzinę. Więc tak nie ma tak naprawdę co porównywać petard chińskich do petard albańskich, bo to są po prostu dwa osobne różne światy. Albańska petarda, bardzo dobrze wykonana, bardzo dobra mieszanina. Petardy chińskie, jakość wykonania petardy przeciętna zawsze jest, ale tam zawsze dodają flary. Albańcy jeszcze flary nie nauczyli się dodawać. Nie? Grzesiu mordo, idziemy. Ale fajnie w tej budzie. Buda, buda! Jest wasz ulubienie, skaczorek dawaj, odpalaj. Jedna C4 pod małym. Garnek waży tam ponad 1,5 kilo, to chyba od mojej maturi, to nawet chyba z 1,8 kg. Taki dość duży, ciężki. Potem użyjemy tego od widzów, co dostaliśmy. Czego znów szukasz? Ognia? Ja tu ciągle te ognie, za dużo kieszeń mam. Ja mam jeszcze jeden wleczego w zapasie. Schowam go tutaj, dobra. O, bardzo dobrze. Zaraz zobaczymy. Jak podbije wysoko, to możemy jeszcze raz strzelić. Dawaj jeszcze jednego. Dawaj jeszcze jednego, Grzesiu, a ja wezmę teraz mniejszy garnek, że jeśli chcemy wypromować jakąś petardę, to używamy wtedy bardzo lekkiego garnka, jeśli chcemy jakąś petardę znerwić, używamy ciężkiego garnka. Ale ja wam mówię, co ile waży, bo garnek to waży 1,5 kilo, nie poleci tak jak garnek to waży 0,5 kilo. Tu mam na przykład taki garnek 0,5 kg. Patrzcie, jeszcze raz, duży, ciężki gar. I... no. Podbija, podbija słabo. A teraz weź tego. A teraz weź tego. Malutki garnuszek i teraz zobaczycie, potem weźmiemy tą lochę. Gdzie są te C4 w ogóle? Tam są C4. Idę po C4, tylko mam takie wrażenie, jakby Chińczyk je robił brudnymi łapami, bo są upierdzielone we fotobusku. No dawaj, Grzesiu, odpalaj. O. Masz tu duży gar i patrzcie teraz na ten garnek. O, poszedł ładnie, poszedł ładnie. Zdecydowanie lepiej niż tamten, nie? No! Co robisz, przysiad na garnku? Dziura. Dobra! Taka dziura, to wiesz, tu pewnie wiesz, dlaczego babcia Krysia go... Przysiad na garnku? Przysiad na garnku. Dawaj, odpal, zrób przysiad i uciekaj. O. Do metra dobije, czy nie? Nie. No dobra. Bierzemy teraz, weź petardkę, bierzemy decybelomierz. Więc tak to wygląda. Ogólnie petardy wam powiem, no te petardy. Tam są przy tym. Ogólnie te petardy powiem wam tak. No Chińczyki, nie? Gdzie ty lecisz? Ryju!
Ty, no tego jeszcze nie grali. To nie ja do tego zmusiłem go, sam to zrobił. Ale podskoczyłeś! Ale jak? Było, bum. Takie dziwne drgnięcie, bum. Ale nie próbujcie mnie naśladować. No nie! Kaczorek to jest kaczorek. Dobra, weź jeszcze jedną. Nagramy sobie tam koło opony. Albo weź dwie. Jedną po drugiej walniemy. Idę z wiatrem i... 5 metrów, jest, jest. Dawaj tutaj przy oponce. Zobaczymy. To 120 decybeli będzie, tu nie będzie jakiegoś rekordu. Przed op... przy oponce chcesz? Tak, odpalamy decybelomierz. Max, odpalaj. Piasek. No, dobija do 120 decybeli. Dawaj jeszcze jedną. O! Cześć. Jako opaliło ten. Wiadomo, przy murku, jakbyśmy odpalali w tym naszym fajnym miejscu, to by dobijało do ponad 120 decybeli, nie? Dawaj, Grzesiu, tylko odpalaj. I później jeszcze będziecie mieli test na wodzie na sam koniec. O, to w ogóle nędznie wypadło. Ale jeśli chodzi o huk, to było podobnie. Więc jeszcze będziecie mieli teścik na wodzie, ale teraz już mogę wam powiedzieć. Petardy oceniam na takie 6 na 10. Kiedyś ta czwóreczka była zdecydowanie mocniejsza, teraz jest już słabsza. Co można powiedzieć o tych C4-kach? Fajny ląd, palą się w wodzie, flara, jakość wykonania średnia, cena 20 plus, 6. A ty, Grzesiu, jak? Fajne. No widzicie, Grzesiu, fajna, a, fajne ćwiczenie nóg. Daje im 6. No, więc pamiętajcie, 6 to nie jest zła ocena, bo zaraz ktoś powie, bo 8 albo 10. Nie, 6 to nie jest zła ocena. Poniżej 5 to już jest wtedy w dół. A 6 to jest, jak to się mówi, średnia z plusem, nie? Tak. Czyli nie jest dobra, tylko jest średnia, a tutaj macie kupę. Kupę zwierzątka. Sorry. Nie chciałem. Kupa kaczki. No kurno, nie wiedziałem, że tu przyjdziemy. Zapraszam was do sklepu pirohit.pl. 1 stycznia w Szczecinie będzie otwarcie sklepu internetowego, ale zrobimy to hucznie. Widzowie mogli przyjechać, zrobić otworzymy zakupy, spakować. Będzie fajnie. Światełko. Impreza, może jakieś strzelanko z widzami zrobimy, bo teraz Sebastian przejmuje, więc zrobimy to naprawdę z pompą. Pozdrawiamy i widzimy się niebawem. A teraz zobaczcie sobie, jak one wybuchają w wodzie. Dobra. Jak te C4-ki. Dwie C4-eczki. Dawaj. To też jest... Może Chińczyk po prostu miał brudne łapy. Jak pakował. Poszła na dno, pali się pod wodą i zdechła. Dawaj drugą. Nie zawiedź mnie. Nie zawiedź mnie. Nie cały, bo to Chińczyk robi brudnymi łapami. Może się za klejnoty trzymał. Kurde, polizamy Chińczyka jaja. Od razu gasną. Od razu gasną. To nie, że na tym od razu petarda gaśnie. Nawet nie ma szans. No czekaj, no weź jeszcze jedną. Bo nawet chwilę przytrzymywałeś. Od razu gaśnie. Widać, że idzie na dno, pali się, ale jest kaplica od razu. No, też bym tak trzymał na samej końcówce. Dla bezpieka. Rzucaj. Przytrzymana. Pali się i... O. A. I prykła. No, ale ile trzeba trzymać. Tak, ale to nie ma co. Nie, trzymanie petard jest zbyt niebezpieczne, więc tego nie polecamy.